Jej dzieła są właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Navitosa. No, oczywiście szpital ma chronić życie ludzkie i jakby ostatnią rzeczą, którą się zajmuje, to jest konserwacja dzieł, które wymagają jednak tej konserwacji. W związku z powyższym córka przyszła do mnie, pani Małgorzata Futkowska, poprosiła o pomoc, o wsparcie, żeby coś z tym zrobić. Tutaj akurat pan Andrzej Sznajwas napisał ofertę, złożył do konkursu, w konkursie dofinansowaliśmy tą konserwację tego dzieła, pierwszego dzieła na poziomie zero w szpitalu. A oprócz tego ja poprosiłam panią Iwonę Solisz, dyrektor Muzeum Śląsko-Polskiego, aby po prostu złożyła wpis do rejestru zabytków. Teraz ten proces trwa od grudnia u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Mam taką wiedzę, rozmawiałam z panią wojewodą, że ta decyzja najprawdopodobniej będzie w marcu. No i uważam, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będą mogły właśnie być udzielane dotacje, o ile będzie formalnie złożona oferta do konkursu na zabytki, jak również będzie pozwolenie konserwatorskie zabytków, więc ochronimy po prostu to dzieło. O jakie to kwoty chodzi? Na tą chwilę konserwacja tego pierwszego dzieła to jest kwota 40 tysięcy złotych.